Witajcie kochani w kolejnym vlogu na moim kanale. Kończę sobie właśnie robić makijaż, bo zaraz wyruszam w trasę. I właśnie przy okazji tego makijażu patrzę w lustro. To wyglądam, jakby mi się zważył podkład. A to nie jest tego kwestia, tylko chciałam was przestrzec przed produktem. Właściwie nie przed produktem, tylko przed niestosowaniem się do zaleceń. Czyli ostatnio we vlogu pokazywałam wam, że robię sobie ten peeling, czyli to jest taka jakby efekt takiej mikrodermabrazji, taka delikatna i w ogóle. I ją powinno się mieć na twarzy 10 do 15 minut. Ale jeśli ma się skórę wrażliwą, to powinno być 5 do 10 minut i bez dodatkowego masażu. Ja teraz z perspektywy czasu przypominam sobie, że zrobiłam sobie dość konkretny masaż. I potem z tą maseczką, z tym peelingiem poszłam sobie do kąpieli. I chyba przetrzymałam ją zbyt długo. I efekt jest taki, że myślałam, że nabawiłam się jakiegoś uczulenia. Że może jakiś pył mnie uczulił, może jakaś kołdra, może to, może tamto. Szukałam wszystkiego, aż w końcu przypomniałam sobie o tym, że nie dość, że sobie zrobiłam konkretny masaż, to jeszcze za długo przytrzymałam i co? I poparzyłam sobie twarz. Cała twarz jest w takich dosłownie krostkach, takiej pokrzywce, która piecze, swędzi i naprawdę jest mega niekomfortowa. Przez cały dzień właściwie nie nosiłam makijażu, dotykałam swojej twarzy, nawet nakładając krem, to mnie to boli. Mam dosłownie spieczoną, sparzoną twarz. Jednak on działa, ma działanie widoczne i nie można przesadzić z trzymaniem tego produktu na twarzy, więc nie popełniajcie tego błędu. I nie trzymajcie go zbyt długo, bo teraz mam problem z tym, żeby makijaż wyglądał dobrze, bo nie ma szans, żeby wyglądał dobrze. Po prostu on nie będzie już teraz wyglądał tak, jak powinien, bo wygląda, jakbym go nosiła już 20 godzin i powinnam go zmyć. Ale cóż, ale i tak się pomaluję, bo w ostatnim czasie strasznie się zaniedbałam. Jak zawsze mi mówicie, o, ty zawsze jesteś taka wymalowana, dobrze wyglądasz i tak dalej. Tak przez ostatni tydzień chodziłam dosłownie jak najgorsza wersja siebie, taka wizualna, z tłustymi włosami, niepomalowana, po prostu jak taki wrak człowieka, ale już powoli ogarniam się, wracam do życia, do działania i właśnie w związku z tym maluję się, ponieważ dzisiaj jest dzień, w którym chcemy zrobić takie różne zakupy domowe. A gdzie najlepiej robić takie zakupy? No w Ikei. Wszyscy gdzieś tam mi pisaliście, że przecież dom można urządzić taniej, to tamto, że można urządzić w Ikei. No można. Dlatego tam jedziemy. Jajeczniczka. Gratuluję. Fantastycznie. Pieprzonia. Jest, ale tutaj po drugiej stronie w szufladce. Dobry, witajcie w mojej kuchni. Pierwszy raz mówisz, że to jest twoja kuchnia, a zawsze mówisz, to jest moja kuchnia. Dzisiaj ty tu rządzisz, ty jesteś królem jajecznicy. Takie piękne słońce nas dzisiaj wita. O rajciu. Pięknie. Proszę bardzo, to mamy stać. Jak to było? Herbatka, wydawka, syrop klonowy, pancake'i, a dzisiaj jajecznica. Boże, jak pięknie się budzi w swoim domu. Tak ładnie, jeszcze jak teraz słońce świeci. W ogóle jest pierwszy dzień. Dzisiaj tak z Karolem staliśmy i stwierdziliśmy, że nie wiem, od miesiąca nie świeciło słońce, a pierwszy dzień teraz u nas w domu, odkąd to mieszkamy, w którym świeci słońce i jest tak ładnie, że się nie możemy napatrzeć. Cudnie. Ziemniaczana czy kajzerka z ziarnami? Za dużo. Ziemniaczany z ziarnami akurat nie było. Kajzerka z ziarnami. Proszę bardzo. Nie wiem, nie umiem się obudzić, nie umiem myśleć po prostu. Poszliśmy wczoraj spać o pierwszej. Jest godzina teraz prawie 10. Ja w ogóle nie mam ochoty na śniadanie. Zjedliśmy pizzę wczoraj, właściwie dwie pizze zjedliśmy. Której? Jedna o 11:30, druga o 12:00.
Dokładnie. Prawie po 12 skończyliśmy jeść. Przyjechaliśmy wczoraj bardzo późno. Przywieźliśmy parę gratów, rzeczy. And from that moment I knew that a home is whatever you choose. That's the thing about you. Dojechaliśmy do Krakowa. Jest godzina 14, uwaga, ale nie jechaliśmy tak długo, nic się nie stało. Byliśmy jeszcze u siostry Karola, która właśnie też tutaj mieszka niedaleko IKEA, więc stwierdziliśmy, że wykorzystamy tą okazję i przyjechaliśmy teraz i krążymy. I nie ma. I nie ma parkingu. Jezu, IKEA w weekend to jest jakaś tragedia. Ja nie wiem, ludzie tutaj przyjeżdżają spędzać czas? To są chyba hot dogi za niewielką cenę. Sam tu jeździłeś na studiach, pamiętasz? Na hot doga? Na hot dogi za złotówkę. Na rowerze tu jeździłeś z Kubusiem. Jeszcze raz. Wszyscy jeżdżą i krążą. Jak my będziemy tutaj zakupy pakować? Nie. No idealnie. Państwo nam pożyczyli swój wózek, także mamy już dedykowany dziedziusiowy. Teraz jest okej. Okay. Teraz można kupować. Patrz, zbierzemy lamel. Przynajmniej jakaś wiesz, struktura się zmienia. No. Pierwsze zakupy już mam. Proszę bardzo. Bierzemy je? No, są po 6 zł. Beżowe kubeczki. Co ty na to? Bożymy. Pakuj. I'm walking down the street on clouds instead of the concrete. I'm dancing through. Everything's about to come my way. Idealne. Wymieniłabym sobie do karmienia na takiej sypialni. Fajne, nie? Fajne. Ale możesz sobie usiąść bardzo wygodne. Dla ciebie jak do karmienia to nawet nie mi przeszkadza, że nie ma opłat, to lepiej. Boków. No, a tych boków już nie ma. O. Tak. Nie się to zajmuje. No, chodźmy. Zawsze potem może iść do salonu. No, nie, świetnie jest. Przecież zamieniamy sztuczce. No tak, musimy zamienić. To będzie do półwyspu, do jednej szuflady i tu będą sztuczce, a pod indukcją chcemy mieć akcesoria do gotowania. Ten hokerek ściągnął. Zobaczymy, jak się na nim siedzi. Za 80 zł. Szaleństwo. A co to jest, cały plastik? Hokera mamy po 300 pani. O. No i co? Aha, od tyłu wygląda tak sobie na średnio na jeża. No i? Ale siądź sobie na tym składanym, z którego się śmiałeś. Naprawdę dobrze się siedzi. Nie podoba mi się, nie pasuje mi nawet tej kuchni. Gdzie taka kuchnia, kurde, złota i składane krzesło? Ludzie kochani, nie powiem, że się. Cóż, się nie chciałam oszczędzić. Nie wygłupiaj się nawet. W Kera były fajne te poczystówki. Pamiętasz je w ogóle? Nie. Były takie taboretki. No to musimy się przydać. Mało ich nie wzięliśmy nawet. No a białe? Nie będzie pasowało do niczego. No białe tam. To w ogóle nie ten styl. No wiem. Idziemy stąd. Idziemy stąd. To nie zjedzę. Ja bym takie składane krzesło do swojej kuchni. Pięknie było. No, bardzo ładne. Może sobie chociaż kupię drabinkę. No matter what anyone does or say, I smile at fools. No, I don't care 'cause I am on my way. Up and I won't stop, I won't slow. Takiego pomieszczenia nam brakuje. Super, Jezus. Chyba każda kobieta marzy o takiej garderobie. Nie. Ja nie marzę o takich rzeczach. Nie marzysz o takiej garderobie? Nie, nie mam takich marzeń. Dlatego mówisz, to jest spełnienie marzeń każdej kobiety. Każda kobieta chciałaby mieć taką piękną garderobę. Patrz, okularki, paseczki, biżuteria, sukieneczki. Lustereczko. Powiedz przecie. No, ja wiesz, ubierasz się, wychodzisz, no? Przeglądasz się, wszystko w porządku, wszystko dobrze, wychodzisz, wyglądasz pięknie, idziesz. Coś niewyraźnie to wszystko dziś wygląda. Bo musisz dać na mnie ostrość. Ostrość. Na mnie musisz dać i wtedy jak będę się poruszać, to... Na ciebie od razu, wszystko na mnie. Cała uwaga na mnie. Od razu, wiesz, z sukienkami gratis. Ale pieprz. No dobra, fajna ta garderoba, ale nie ma gdzie tego zrobić. No I won't stop, it is my time. Nakupiłeś tego, teraz będziesz składał, skręcał. A, cały tydzień chyba. Ale skręcał. Nie, to jest tyle ludzi w IKEA, że po prostu głowa mała. Głowa mi normalnie paruje. Uważam, że 2 godziny w IKEA z zakupami to jest naprawdę bardzo dobry wynik. Szybciutko nam poszło. Naprawdę nie chciałam tam dłużej przebywać. Mimo, że może byśmy więcej rzeczy wybrali czy coś, ale ten natłok ludzi
ilość ludzi, która się przewijała, że ciężko nawet było stanąć, coś oglądnąć, stwierdziliśmy, że po prostu bierzemy tak po prostu, o, to nam się podoba, bierzemy. Ale i tak udało się kupić Kubusiowi regał na zabawki, stoliczek i krzesełko do zabawy, żeby miał u siebie jakieś tam pierdółki organizacyjne, ale nie wiem, albo Karol źle pomierzył szuflady w kuchni, albo mamy turbo niewymiarowe szuflady i szuflady w szafce 60 po prostu są zupełnie niewymiarowe, więc albo będę robić na wymiar, albo sprawdzę w domu finalnie, czy faktycznie tak jest. No bo szkoda, szkoda, że nie udało się tego wszystkiego pokupić tych organizerów, które tak naprawdę chciałam. No. Ale najlepszy i tak jest ten przewijak. W sensie kupiliśmy przewijak, taką matę, jakby taki regał do przewijania, jako regał do łazienki. Idealny. Jako tymczasowa zabudowa, prawdopodobnie wejdzie tam idealnie. Na odległościowo między półkami też super, że się nam zmieszczą tam płyny i takie większe rzeczy, więc śmiesznie. Jest stabilny w miarę. Jest w miarę stabilny. Cześć, oglądam cię! Ja tu jestem z Krakowa, super jesteście! O, dzięki! Dziękujemy, no, właśnie nagrywamy! Tak, super jesteście! Będziesz na filmie! Dziękujemy, dobrego, dużo zdrówka! Dziękujemy wzajemnie! Kiedyś jeździłam do Ikei z takim zapałem, ale super, ale super, a dzisiaj szłam i tak stwierdziłam, z mniejszym zapałem. Nic nie jest dla mnie, nic mi się nie podoba. Jedynie te szafy, faktycznie można by te szafy przemyśleć. Chociaż trafiły nam się fajne na necie te RTV-ki i nakasliki. Tak, kupiliśmy świetne nakasliki, w sensie takie szafki nocne. Nie nazwałam to szafką, bo to jest szuflada. Podwieszana. Podwieszana szuflada, wisząca i wisząca RTV-ka. Idealnie kolor pasuje do naszej zabudowy. Kaszmir ze złotą listeweczką. Okay, look mebel i z tego samego zamawiamy też łóżko. Chyba pykniemy to zamówienie w końcu. Przydałoby się. Tak, przydałoby się w końcu nie spać na podłodze, tylko na łóżku. No i w takim razie z tego samego frontu będzie szafa do przedpokoju. I właśnie stamtąd też są komody, różne takie rzeczy ze złotymi elementami. I to by siadło, a nie jest to też kasowo nie wiadomo jak. Złożymy, co, podobnie jak może spróbujemy dzisiaj złożyć te szafeczki. Ten look mebel, no. I wtedy też się dowiemy jak te szuflady hulają i tak dalej. I wtedy będziemy wiedzieć, czy zamawiamy, czy nie. Nie możemy jechać, musimy teraz stać. Z nami jest po prostu źle. Drugi raz w tym roku, a mamy dopiero luty. Jemy w maku. Dzień dobry. Ja tak, ja proszę. Maestro Grand Classic. Maestro Grand Classic w zestawie. Rozumiem, to dziękuję. No zapraszam dalej do pieca. Dziękuję. Lol, ciekawe czy to będzie w ogóle do zjedzenia. Zobaczymy. Zapomniałbym o tej swojej coli za 8 zł. Oj, słyszałem 5 razy, że ta cola jest za 8 zł. Ludzie kochani. A żeby się nie zapłakała, no nie? Przypadnie. No, dokładnie. Na zdjęciu to jedzenie wyglądało zdecydowanie lepiej. Nigdy więcej mnie nie zabieraj na randkę do maka. Znaczy, nigdy nie zabrałem na randkę do maka. Tak, możemy zacząć. Już chyba wolałabym te 40 minut wytrzymać do domu. Możesz wziąć już? Możesz już przestać gadać? Ale może frytki do tego. Zatkasz sobie buję. Moją żonę poskładało. Rozłożyło. Daj spokój, dobra. W ubraniu leży. Jak w ubraniu, w kurtce. Podkręciłam ogrzewanie. Brałam kurtkę, przykryłam się kołdrą. Zaraz poproszę ciepłą herbatkę. Głowa mnie tylko rozbolała od tej Ikei. No zakra, nigdy więcej. Nigdy więcej maka. Nie dała wejdzie. Wszystko źle. Ale ten pan się tutaj cieszy, że przyjechał. No, malutki też się w końcu rozprostuje. Ja też. No, pięknie. Skrzynka u marlaka. Co najmniej. Nie, woda, jedna żółta. Garść tapsów, przeciwbólowe, herbata z imbirem. Co tu się stało? Stawiamy się na nogi. Zachorowałaś po tych wycieczkach. Ale psychicznie jestem tak wykończona, normalnie bym maraton przebiegła. Ten sklep był przyzwyczajony. Nie, nie, ja nie wiem, odzwyczaiłam się od ludzi normalnie. Jakiś no, odludek. Był straszny tłum. Ale koleżanka przed chwilą do mnie napisała, że też była w Ikei i mówi, to co się dzisiaj działo, to jakaś istna po prostu tragedia. No, jeszcze nie pamiętam, żebym mówi, żeby taki syf był, to... Ja byłem w Ikei może parę razy w życiu, ale tak jeszcze nie było. Wiesz, ale to były takie złomy, jakby normalnie tam rzucili im jakieś wyprzedaże, a żadnych już promocji takich nie było. No. A nie my w kominie? Nie mamy cię nawet. Jak to nie? Tam jest drewienko. Jedno. No i co, nie będzie jedno? Nie wiem. Oczywiście. A jest na dole. No nie. Super. I drewienko. O, będzie ciepło. Będzie kominek. Nie pamiętam, czy to się zgarniało. Chyba trochę tak. No troszkę można.
the best thing I did, and I want you to know, was letting you in. From that moment I knew that you were all I missed. Baby, it took just one kiss. Ostatnio was na Instagramie też pytałam o matę i się okazało, że moja bratowa ma matę. Ha, więc idealnie. Możemy mu to rozłożyć, położymy go i będzie fajnie. Kominek, dzieciątko, zabawa. No i bilety ogólnie rzecz biorąc. Więc czas zacząć ogarniać po prostu tutaj przestrzeń, bo tak jak wspomniałam, my tu mamy gości pierwszych. Jeszcze do tej pory nikt tak na kawkę u nas nie był. I przy tej okazji kupiłam właśnie w Ikei. Ojej, ten się chyba ubił. O nie. 4 takie kubeczki, które całkiem fajnie, kolorystycznie siadły do naszych frontów. Zupełnie nie przypadkiem. I dużo kupiłam właśnie rzeczy organizacyjnych, tak jak wam mówiłam, właśnie tego potrzebuję. Tutaj kupiłam takie drewniane organizery do łazienki. Kupiłam też obrotową tacę, albo do serwowania jakichś potraw, albo często właśnie, gdy my robimy pizzę, to żeby sobie zaserwować pizzę właśnie na takim obrotowym talerzu. Organizer do szuflady. Tutaj w ogóle to był hit. Znalazłam dozownik do mydła w idealnym odcieniu szczotkowanego złota. Także to po prostu jest hit. Wzięłam takie 2, jeden właśnie do kuchni, a drugi do łazienki na dół. Wzięłam też te organizery takie metalowe na pokrywki, tudzież jakieś tam inne rzeczy do szuflad. Taką deseczkę, żeby odkładać sobie gorące rzeczy podczas pogotowaniu. Organizery dla dzieci na kredki. Tutaj są fajne organizery, nie wiem czy wy je znacie. To są takie metalowe półeczki. Jak macie takie wysokie półki w szafkach, które no ciężko zorganizować i tak poukładać piętrowo, czy na przykład szklanki, czy jakieś inne rzeczy, to są właśnie takie półeczki z nóżkami i układacie takie półki jedna na drugiej, one tu mają nóżki i wtedy łatwiej jest zorganizować tą przestrzeń. Ja ogólnie teraz wam tylko szybko pokażę po prostu co kupiłam, a blog z organizacji kuchni to na pewno się pojawi. Kolejne organizery bambusowe. I jeszcze takie organizery do łazienki z czarnym wnętrzem. Tutaj są pudła do komody dla Kubusia, bo właśnie na zabawki wzięliśmy mu taki regał. Wzięliśmy mu też stoliczek drewniany z krzesełkiem. Taki właśnie u niego chce mieć klimat drewna i bieli. Więc tutaj są białe pojemniki i regał jest drewniany. Łóżko do niego też już przyszło. Więc powoli jego pokoik też będziemy gdzieś tam kompletować, jeśli chodzi o wystrój. Organizacyjne rzeczy to takie maty antypoślizgowe do szuflad. Wzięliśmy takie 2 sztuki. Na razie wyłożyłam sobie ręcznikami papierowymi, ale sobie to z czasem wszystko zmienię. Tutaj takie fajne małe pojemniczki szklane. Często potrzebujemy jakiś pojemnik na sos czy coś w tym stylu do przewożenia czegoś właśnie małego. Więc wzięliśmy kosz. No i na ten moment w wiatrołapie nie będzie szafy, więc sobie wzięliśmy na buty takie metalowe, dosłownie nie wiem ile to kosztowało, parę groszy, 8 zł może, takie właśnie metalowe półeczki i tą ociekaczkę na brudne buty. Od siostry Karola dostaliśmy ten wieszak, więc super, bo nie będzie zajmował dużo miejsca, a ten metalowy wieszak, ten weźmiemy sobie do sypialni i tam sobie chociaż powiesimy nasze rzeczy, żebyśmy mieli gdziekolwiek coś odkładać. Tutaj jest jeszcze namiot do Klary, który już kiedyś gdzieś tam została i był u mojej mamy, ale sobie go wzięliśmy. Tutaj jest szafka RTV i wczoraj właśnie przywieźliśmy od mojej mamy tą komodę, która stała w moim pokoju właśnie u rodziców, więc ją przytachaliśmy tutaj wczoraj, a na ten moment zabieram się za ogarnienie chociaż odrobinkę tego wszystkiego, żeby no jako tako to jutro wyglądało. So I'm gonna let myself enjoy the fruit from this lucky day. Yeah, I am on my way up. I won't slow down. Yeah, I am on my way up. I won't slow down. Najgorzej, bo jest godzina 22, a skończyło się robić pranie i czas na suszenie.
Kto teraz mi pakuje? Na zegra. Ale chciałam pokazać jedną fajną rzecz. Jak postawiliśmy sobie pralkę, suszarkę na pralce, trzeba tutaj było zamówić taki łącznik i Karol zamówił łącznik z wysuwaną tutaj szufladą. I to jest naprawdę świetna opcja, bo w momencie, kiedy na przykład wypakowujecie sobie rzeczy z suszarki, to sobie składacie, odkładacie tutaj, albo odwrotnie, wypakowujecie rzeczy z pralki, idziecie do suszarki, to tutaj fajnie można sobie odłożyć i na blacie, można pokazać z bliska. O, tak wygląda ta szuflada. I tu normalnie nie widać, ona się pięknie licuje z całą zabudową, ale tutaj właśnie super to działa i hula. Naprawdę warto za to dopłacić. Nie jakieś kosmiczne pieniądze, ale fajna opcja, wtedy tutaj z pralki sobie, suszarki sobie wyciągacie, odkładacie, składacie i wszystko jest super, taki fajny dodatkowy blacik. I'm strolling down the street with all of my favorite songs on repeat. I'm dancing through. Everything's about to come my way. And I don't care if you spill coffee on me or if the sky is gray or blue. No, I don't care cause I am on my way up. And I won't stop, I won't slow down. Steady on my feet, I'm gonna rise up. No, I won't stop. Czas pożegnać się z przydasiową szufladą, bo to co tutaj się dzieje, to była pomsta. Po prostu do nieba to jest wszystko. Ale póki właśnie nie powstanie konsolka albo coś w przedpokoju, tudzież wiatr łapie, no to taka szafka ze wszystkim też się musi gdzieś znajdować, ale nie w kuchni już, bo tu chcę mieć sztuce, tak jak kiedyś opowiadałam. Więc to zaraz przełożę do jakiegoś koszyczka, nie wiem do czego, ale zaraz coś tutaj wymyślimy. I know what it's like to be broke, yeah. I know what it's like when nothing goes your way. So I'm gonna let myself enjoy the fruit from this lucky day. Yeah, I am on my way up. To chodzi o to, że to nam nie wejdzie. No, zobaczymy. Jak stąd? Pewnie nie. A. Aha. Wąski zjeżdża, a tu takie małe. Mało tych noży. No, my nie mamy dużo noży. Z tą toaletką to od razu wygląda tak bardziej prestiżowo, co się już dzieje w tym pomieszczeniu. Co tam masz? Nie, może do komody Oliwierka. Ale ja już po prostu padam na twarz, dosłownie lewo już chodzę, więc z wami się żegnam. Nie boję się, że się w wannie utopię. Więc z wami się już żegnam. Dziękuję wam za oglądanie dzisiejszego vloga i do zobaczenia w kolejnym. Po prostu ledwo już stoję. Jakoś tak się okropnie czuję, że nie wiem co się ze mną stało, czy tak po prostu ta jajka na mnie podziałała, czy też mała ilość jedzenia. Ja też nie jestem na to odporna. Niemniej jednak do zobaczenia w kolejnym vlogu. Pa, buziaki.